Z czym nie, no connection? No za bardzo nie. Idę sobie, już tutaj patrzę. No, gdzie ty, co? A no. Go podepnę do... A wiesz tutaj, że to nie jest podłączone, nie? Że to ten kabel przechodzi tylko przez niego? Masz tego świadomość? Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy powiedzieć, że dzisiaj będziemy bawić się w Śląsk. Bardzo lubimy Śląsk. Tak. I dzisiaj zrobimy kopalnię węgla z generatorem węgla i do tego... Sylwester dzisiaj... Co się dzieje? Czemu jesteś taki negatywny? Taki negatywny. Taśmacz jakby się przylegać do słupa, taśmo ciągle... Ja tutaj ci robię... Tam, bo ty jesteś tam na tym węglu? Mhm. To idź tym. Że takie rzeczy można robić tutaj. Idź sobie, mówię, tym... Ja tu ci już robię drogę z fundamentów, ja także... Ja na tobą jestem. Ja nie wiedziałem, że tutaj można takie rzeczy tworzyć. Oczywiście, że można. Do podłogi. No to już, to ja robię tego minera. O Jezu. To rób, a ja tutaj mówię, ja zrobię nam idealną tutaj dróżkę, tak, że będzie to walnąć, idealnie. Bo ogólnie, moi drodzy, musimy, żeby też troszkę was wprowadzić, moi drodzy. Bo dzisiaj stal chcemy zrobić. Tak, dzisiaj chcemy zrobić stal, ponieważ stal jest niestety potęgą. Już teraz jest czymś, co musimy mieć. Tak, musimy to mieć już bardzo mocno i to jest rzecz musowa, okej. Okay. Idealnie tutaj się ładnie... Dobra, co do tego wariata trzeba było mieć. Patrz, ja tu już zrobiłem, idealnie. Górnik dwójka, dobra, teraz czekaj. Teraz mi nie przeszkadza. Górnik dwójka, to mam. Kable, easy. Proszę, dobra, bardzo. Mamy. Przenośny górnik, encased industrial beam i stalowa rura. Encased, właśnie ten encased stali jest robiony, nie? Wszystko także... mam. A, bo ty poszedłeś po ten węgiel. Aha, dobra, już tak robił, okej. Okay. Dobra, to ja zatroszczę się o logistykę wobec tego. Ja to wszystko będę miał, tylko te stali. Powiedz mi jeszcze, czy ty masz może sztaby, znaczy te płytki. O jest dobra, widzę, jakie, że są płytki. No, są stalowe, dobra, robię się, widzę. Ja i będę w takim razie prowadził. Dobra, cztery. Cztery są. Czekaj, to jakby tutaj będzie trzeba będzie poprowadzić. O Jezu, bo tu mamy zrobione. Dobra, zrobimy to troszkę na razie. Nie trzeba to. Ładnie, bo tak, spoko. Tak, może mi nie. O, bo dobrze, będzie na styk. Będzie na styk. Okej. Tutaj robimy sobie o. Dawaj. Pyk. Robi się. Ludzie będzie pracowicie tutaj. Dzisiaj pracowicie, bo jak stal zrobimy, to ruszymy dalej do przodu tutaj mocno. Dobra, cztery encasey są. No. Tu? 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 Co tam? Tu? Tu? Co jest? Czemu nie mogę sobie tego skonstruować? O co chodzi? Stalowe rury porobione. Jeszcze przenośnego górnika muszę małego zrobić to tutaj obok. Przenośny górnik mały. Nie rozumiem w sumie trochę. Teraz troszkę kabli. Co żeś tam zepsuł już? Nic się zepsułem. Tutaj dotąd mogę sobie to pierdyknąć. Za mało środków. Nie naruszenie obiektu. Aha, bo tu chodzi o dobra, obiekt. Kable są. Górnika dwójkę będę mógł postawić, więc ja już powoli palę gumkę tam. A tu? A tu? A tu? A tu, a tu, a tu. Co ty tu psujesz? Nic cię psuję, staram się właśnie... Pyk. Ale ty, to nawet fajnie wygląda ta platforma. Nie wiedziałem, że takie platformy można robić. Tego w ogóle nie wiedziałem. A to idziesz moją platformą? Którą tak, zrobiłem? Tak, bliżej jest przecież. No tak. Mówiłem, że tędy będzie... Dobra. Ta platforma to jest 100 metrów jakieś, nie? 200. Ozej, ten wariat siedzi pod drzewem, ale go połamie zaraz, by się sadził do mnie. Aha, bo ten, dobra, ja widzę, bo tu po prostu tu. Cwaniaku, Sylwester chciał powiedzieć cwaniaku, moi drodzy. Łam go, ty frajera. Łam go! Wypadłowa. Walony był na łeb, już mam jego organy. Którego, ten duży czy ten? Tutaj się jakiś sadził, mały gnój. Dobra, czyli tutaj mogę sobie na pewno tak pierdyknąć, tu widzę, że mogę sobie, już teraz widzę, o co chodzi. Tu mogę sobie na pewno tutaj tak pierdyknąć, także to sobie zrobimy. Proszę się tutaj robić, o właśnie. Ja tutaj ci przeciągam ten taśmociąg, także... A tu jest węgiel, dobra, tutaj gdzie jest?
Górnik dwójka postawiony, stąd jest blisko w miarę. Gdzie ty jesteś? Ja robię taśmociąg. A, no to już górnik dwójka stoi tutaj. I do niego trzeba będzie zrobić taką chyba elektrownię małą. Zrobimy, to właśnie miałem mówić, że może najlepiej byłoby po prostu tam elektrownię puścić, tak szczerze. No tak, puścić? Można zrobić taką małą elektrownię. No, tak, w sensie, że puścić, żeby tam A, dobra, tu już mam za mało środków, muszę się wrócić. Energia elektryczna, spalarnia biomasy. No. Już mogę ją postawić tutaj. Czy mogę? O, Jesus. Ale żebym spalarnia stoi, do spalarni dodamy sobie... W sumie nawet mam chyba biomasy troszkę? Nie mam. Będzie nam tutaj ładnie mam się paliwko. Węgiel przerabia, bo w sumie potrzebowalibyśmy na pewno tam Sylwester jeszcze dać Kup elektryczny. Na pewno pasowałoby tam jakieś coś przerobionego, nie? Wiesz o co chodzi, mordo, nie? To. Że pasowałoby tam zrobić coś takiego. Tu już się kopie wszystko. Hutę i tak dalej. Ale po co? To resztę to może taśmociągiem wypuścić tam. Będziesz chodził po to za każdym razem? A, bo w sumie można tutaj na drodze to puścić, w sumie fakt. To już taśmociąg można puścić też. Od tego. Dobra. A węgiel 240 na minutę się tego wydobywa, no to gość. Ja już taśmociąg puszczam. Ja już puszczam tej... A, dobra, to się spotkam najwyżej, to puszczaj. Aha. Idzie. Dobra, tutaj. Ja sobie po tych tutaj... O, tutaj maksymalnie mogę. Dobra, pierdyknij się tu ładnie. Jak to się puści, jak to będzie wyglądać? All nice. Pyk. Ej, powiem ci, że to tak ładnie wygląda. W sensie, kurde, to jest tak przemyślane wszystko, że tutaj działa, że szok. Szoknąłem. To dobrze działa. No. Ja zrobiłem tutaj jakby tą trzecią niewykorzystaną, jakby wiesz, jak to jest to takie, co się łączy nam. Ruda Caterium, to rozwada. Ruda Caterium, tego nie było jeszcze. To jest taka to jest z tyłu, pomiędzy tymi, jak się ładnie tutaj wydobywa. Idealnie. Ten taśmociąg puścimy tam. Dobra. Pyk, stąd tutaj do tych, co ja tutaj zrobiłem. Puszczaj i ja już tutaj. O! Dobra. No teraz stamtąd idę tutaj, to puszczę. Naruszenie obiektu? What? Ojej, pobugowało się, ale to będzie działało. Bo taśmociąg będzie szedł pod ścianą. Co? No tak, to będzie działało. Normalnie, wszystko jest git. Gdzie tutaj jedziesz, Sylwester? No tutaj jadę, no. Pokaż, gdzie ty tutaj... A, tu już jesteś, dobra, to ja tu już zrobiłem dotek do schodków. Ale nie mam już tego. Nie mam, skończył mi się właśnie, chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Pokaż. Jedę zobaczyć, jak wygląda tutaj sprawa. O! Wszystko git. Tam troszkę pod ziemią będzie to leciało, ale... Nie przeszkadza. Coś spalarni biomasy, będzie trzeba pierdyknąć. Czy o tych taśmociągów połączyć nie mogę? Nie wiem. Spalarnia biomasy zrobiona. O, coś tutaj nie gra. Co jest? Co nie gra? No nie da się tego połączyć. Gdzie te? Już tam idę. Czekaj, bo chcę zobaczyć, czy... Będzie to pochodzić pod ścianą? Zobaczymy. A, znika. Dobra, idealnie. No spróbuj to podłączyć, bo ja nie mogę. Ten twój taśmociąg do czego idzie? To. Ten twój taśmociąg, co ty puściłeś? No. Wow. Zapomniałem wyłączyć aplikacji pewnej. Mi ktoś napisał, no. Jakiej? Dory za tego. Wow. Mi się włączy. Wow, ale tu mnie coś laguje. Lol. Dobra, nieważne. Idę zobaczyć, co tam się dzieje. No nie da się tego wpiąć. Połączyć tych taśmociągów. Czemu? Lol. O co chodzi? To idzie w tą stronę, to idzie dobrze. Bo już nie masz tych, czekaj. Ono w sumie tak, mam jedną żelazną płytkę tego przy sobie. No. Więc zaraz będę. Masz żelazną płytkę, ja tutaj no zrobię. Zaraz dorobię. Bo to się zaraz... Tam coś jest takiego dziwnego. Ja tutaj na respie jestem prawie to. Co to się dzieje? Pyk.
żelazne płytki, 40 styknie. Ale mamy kopalnię węgla, to nieźle będzie teraz. No, ulepszony Minecraft. Na gościu. Tutaj coś jest, o co tu chodzi? Jakby tutaj się coś... Gdzie? Coś tu się strasznie dźwięcznie... Tak, dziwnie, no, dźwięcznie brzmi jakoś. To wydaje nie w ogóle... To i to się tu się stara, tu się buguje. Nie wiem, o co chodzi. O, no, wszystko działa, taśmo ciąg leci, dobra. No. Wow, ale ta wieża stary. W ogóle tym taśmo ciągu. Tak, tak, wow, ta wieża stary. Połączenie z kosmosem, lol, ale to fajnie wygląda. Nice. No to z daleka widać. No. Dobra, więc to już jest, teraz zrobię generator węgla jeszcze. Generator, jak Yennefer. Służy do, na przykład, zużywa węgiel do produkcji energii dla twojej sieci energetycznej. Podawanie węgla można zautomatyzować. Mhm. Użyj dupę. Co? Coś ty zrobił? Padłem z tego, z twojej konstrukcji, gdzieś mnie zabiało. Wszystko jest, czekaj, bo tutaj prądu brakuje, czy? Generator węgla będzie stał tutaj. Koło elektrowni. Jakieś prądu? No. Tak, brakuje tutaj. Masz coś? Nie, gdzieś tam nie ma. A? Drewno. Drewno, dobra, idę. Ja da biopaliwo tu dam po prostu. To paliwo trzeba nie porobić zaraz. Albo ten, albo będziemy już węgiel podawać. No pasuje już ten właśnie węgiel zapakować, bo tu już nam się wszystko ładnie. Kabli dwóch. Dobra, tu już działa wszystko. Już działa wszystko, a tutaj czemu nie działa? Co się tutaj stało? Generator węgla. A, bo tutaj to jest połączone z... Kurde. To jest połączone z czym? To jest połączone tu? Tam, tam... Pyk. Nie wiem, czy to w dobrym tu miejscu stoi. O Jezus, dobra, Maria! Konfiguruj tutaj generator węgla. O, i to może teraz dawać więcej prądu. Co jest? Aha, tu się skończyło paliwo, dobra, widzę. I zrobić biomasę, bo... Użysz w dupę! Co? Do tego generatora węgla można podpiąć taśmociąg i w ogóle nie trzeba będzie prądu biomasą doładowywać. Czyli bardziej ekologiczny. Wow, ty, ale to jest duże! No nie znowu. Musi nice. Ja spróbuję tutaj coś takiego zrobić jak... Rozdzielnik pasowałoby, żeby to się pół się szło tu, a pół sobie szło, wiesz gdzie. Nie, to tak działa. Wiesz co chodzi. Dobra. Rozdzielnik postawiłem. Musi tak, 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 to musi tak być. Dobra, działa. Proszę działać. O, wszystko działa. Gdzie węgiel do tego? Masz rozdzielnik? Zrobiłeś rozdzielnik? Okej. Okay. Postawiłem i teraz patrzę. Nie. Przechodzi przez to tylko. Jak go tutaj ustawić, żeby to nie przechodzi? Bo tu ma w sumie strzałki, są dobre. A tu jest strzałka, tu źle strzałka. Tu sylo musisz piąć, tu. Od tej strony. Od tyłu, a nie od przodu. No, no, no. To czekaj. Czekaj, ja to zrobię, czekaj, ja to zrobię. No to weź to porozwalę. Czekaj, to jest tak. No, to... Dajesz F jak rozwal. F jak... O, i tu. I teraz powinno to... Okej, okay, idealnie. O. I teraz? Ładnie się rozdziela? Idzie to? Idzie. Okej, okay, tu jest... Nie idzie do magazynu nic. A to jest połączone? To ten do magazynu można wyrzucić w ogóle chyba. Albo nie, jak się generator zapełni na maksa, to pewnie będzie leciało na magazyn. Ja to zrobię jeszcze raz, może po prostu tutaj coś... Nie, no to pójdzie do magazynu, się generator skończy. A już idzie, z dwóch, patrz, już idzie, no patrz, właśnie, zrobiłem. Widzisz. Już teraz idzie ładnie, po połowie, i do tego, i do tego. Idealnie. Dobra, i stąd już mamy tutaj drugą elektrownię. Ty, a ile tu można, a nie, tu można ile podłączyć maksymalnie do tego? Uuu, ale to jest poggers. Ile to ma mocy? Ciul, stary. On ma... Co to jest? Wow. Nie wiem, ile to ma mocy. MW watów. No, tak. Megawatów. Megawatów. A to ile robi? Gdzieś tu jest napisane 4 megawaty. To 12, to zastępuje na... A nie, to przepraszam. Tutaj źle popatrzyłem. To zrobię 20 megawatów, robi nam normalne... Aha, czyli to chodzi wolniej w takim razie. Czy to na węgiel chodzi? A nie. Jak się rozpędza, widzę. Aha, bo my nie podłączyliśmy tego jeszcze do niczego. No tak, do niczego. Dobra, no to chyba, że tak, no to w takim razie to działać ma. I to się też nie przetapia, na razie to idzie elegancko. Ale to wygląda, ja pinkole.
Powiem ci, że to coraz... Jest automatik. Tak to ma być. Coraz lepiej to wszystko ładnie wygląda. Ekstra klasa tak właśnie musi być. Idziemy dobra. Tu ładnie. Generator jest zrobiony. Teraz mnie interesuje tutaj... odlewnia stali. Od czego to jest? Wiesz co, Sylo bym zrobił jeszcze? No. Cofnąłbym się może i tą generator węgla dał na tamtą kopalnię generatora węgla. Wiesz o co chodzi? Żeby no to się samo... tam, a ja tutaj próbuję ze stali coś pokombinować. Bo to by w sumie było dość mądre z uwagi na to, że po prostu, czyli rozdzielnik potrzebuje tam, czekaj, no rozdzielnika potrzebuje na pewno, potrzebuje zrobienie, dobra. Się łatwo robi, to jest parę płyt. Możesz sobie pozaznaczać tymi plusikami i masz ten. To jest tak, czekaj, rozdzielnik, do zrobienia i sobie tak, rozdzielnik taśmowy muszę zrobić na pewno i muszę zrobić jeszcze pojazdy, ty, stacja ciężarówek, traktor no. Mamy do zrobienia. Ale nie, to możemy, to się zajmie może w przyszłym odcinku, bo teraz już na pewno nie, no. I teraz... Dzisiaj musimy zrobić tak, ja spróbuję zrobić odlewnie, żeby nam się same węgla. Robiły te wynalazki później, nie? Dobra. Brakuje stalowe rury, a stalowe rury zaraz sobie zrobimy. Więc tak, jest węgiel, bierzemy. To mi tam potrzeba byłoby... Czy jeżeli to się zapełni, właśnie, ja bym chciał zobaczyć, czy jeżeli to się zapełni, no ile to jest, pewnie do 200. Stalowe rury się robi z... Sylo, jak myślisz, jak będzie 200 na przykład tutaj w tej węglu, w sensie elektrowni z węgla, to przestanie tutaj już iść? No, to będzie szło do tego, do... później do... magazynu. Magazynu, no. Tak właśnie parzę. Dobra, idę robić w takim razie, nie ma sensu już zrobić. Trzeba to zrobić, bo nie ma sensu się tam wracać co chwilę i zapełniać to biomasą, no tak, bo to jest... To no, zautomatyzowane, dla idę robić rama modularna na pewno jest im potrzebna. Tutaj tak, rama modularna, potrzebuję tego 3. Odlewnia. Co to jest? Wzmocniona żelazna płytka razy 3 razy. 14 stalowych ror. 3, czyli na pewno... dobra, potrzebuję tak. I odlewnie zrobimy sobie. Okej. Nie, jeszcze industrial beamy muszę zrobić. O Jezu, te industrial. Nie muszę w sumie tego liczyć, a ja to się bawię w liczenie tego. Ja nie, nie, spiek odlewnia. No! Plus jeden i teraz spiek. Czy ten sobie mogę to. Industrial. Czyli potrzebuję tego 3. O Jezu, myślałem, że to szybciej pójdzie. Strawe rurki mam, teraz potrzebuję na pewno jednego. Czyli beamów tego, mi trzeba ile? Tego potrzebuję 9. Mam już zrobione 2, czyli potrzebuję 7. Raz. I trzeba 16 steel beamów. Gdzie ale do to tego jest? Też węgiel, ale węgiel sobie za chwilę zbiorę ręcznie. Tego taśmociągu, bo... A wzmocnienie żelazna płytka 7, tak? Dobra, 7 potrzebuję, dobra, 7. Ale i ta fabryka idzie tutaj. No a jak? Dobra. Czekaj. Gdzie to jest? Ja dobrze robię, wirniki. Czekaj, stalowe rury. A mogę dokładnie chyba 5 wirników zrobić, dobra, to sobie od razu zrobię. 16 dobra. Rama modularna, dobra, widzę, okej. Okay. No i dolo. I potem rurek i śrubek, a śrubki dobra, z czego będę raz, robił? Aha, dobra, czyli tak, będę potrzebował rurek i żelaznych płyteczek. Odlewnie puteczek. Zrobię zaraz obok tak. Węgla, o, idealnie. Obok magazynu i z tego magazynu trzeba będzie to popuszczać jakoś. Dobra. Odlewnia, to jest tak, damy to cans. Więc tak, potrzebuję na pewno to zrobić, czyli... odlewnik też sztaby stali robią, ale żeby sztaby stali zrobić, trzeba puścić do niej. Więc rozdzielnik trzeba będzie wpakować tutaj i tutaj. Dobra, na maksa już robimy. I teraz potrzebujemy. Czekaj, teraz trzeba pomyśleć. Rudę żelaza i węgiel trzeba puścić do odlewni, żeby to leciało. Więc tak, a, bo tutaj, bo ty, o, bo ty odlewniujesz tutaj, tak? Tak, jeden trzeba będzie na węglu, drugi trzeba będzie puścić tutaj na rudzie żelaza, gdzieś tutaj. Można się puścić? Aha, bo ja jeszcze muszę o Jezu, chociaż sobie nie. Kable. Na pewno kable muszę zrobić jeszcze, zapomniałem. Trzeba kable paru. W sumie, wiesz co zrobię? Mhm. Mamy tutaj dwie kopalnie rudy żelaza, nie? Mhm. Na blisko.
No. No jedną całkowicie odepnę do tego. Trzy mamy. Trzy. Tu są trzy. No ale tutaj na blisko są dwie chyba. No. I to, no to odlepnij. Jedną odepnę stąd już. No. No w sumie możesz, tak, bo tu są, bo to się tutaj łączy. Ale uważaj, żebyś tutaj tego nie porozdzielał, bo to jest dobrze wszystko porobione. Więc... O tak, no, 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 tak się zrobiło, że jak jest węgiel podpięty, dobra, czyli to jest, okej. Okej, dobra, to jest najważniejsze. To się cieszę strasznie, że to się tak robi i że to nie idzie jak taka pepega. Okej, najważniejsze, dobra, super. W takim razie idziemy, żeby nam się tutaj to samo robiło. Dobra, gdzieś tutaj mi go trzeba. Ma być wejście, Pickens, Pickens. Tutaj rozdzielnik taśmowy. Ten taśmociąg pociągnięty pod ziemią, XD. No, XD. Maśniutko. Maśniutko, face. Dobrze jest. To idzie tutaj. I stąd idzie tutaj. Dobra, tutaj. Dobra. Żebyśmy nie musieli tutaj latać co chwilę. A, żeż w dupę, ja to źle obróciłem trochę. No to... Rozmontuję tą odlewnię i jeszcze raz go postawię. Dobra, więc tak. Dzień dobry. Po pierwsze chciałbym sobie biopaliwo stąd wziąć. Po pierwsze wyłączyć. Po drugie to jest... Gdzie ta odlewnia była? Teraz tak. Tutaj. Ma być tak. O, coś takiego. Dobra. Pyk, i tutaj bym chciał poprosić generator węgla na czwórkę, powiedzmy, teraz sobie weźmiemy. Tak zrobimy. Ty, to można jeszcze lepiej zrobić w sumie. Z magazynu, no, puścić od razu do odlewni. To puść, rób, rób. Czekaj, bo to wychodzi stąd. Ha, czyli to tak, musielibyśmy... Puszczę tutaj. Dobra, tak. Trochę się pobawię, dalej to rozwalamy. No, baw się, baw się. Teraz no, potrzebuję... Potrzebuję rozdzielnika zrobić. Tak, rozdzielnik. To w sumie dobrze było postawione. Dajmy to tutaj tak. Aha, i tak, to będzie wchodzić tu, a to będzie... Teraz. Dobra. Pyk. I tutaj z dolnego taśmociągu będzie... Mhm. I tak. To sobie tutaj... Nie, 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 to potrzebujemy rozmontować. Z tego magazynu chcesz, by ruda żelazna. Aha. Potrzebuję teraz tak, tu wcisnąć, tu. Proszę mi to tutaj zrobić. To na pewno wcisnąć. To nie będzie tak działało. Tu. Dobra, robię to tak jak miałem w planach. Dobro. Pickens. W przyszłości będzie naprawiało. I... Ludzie, krzyczcie w komentarzach, jak nie będzie działało. Tak, krzyczcie. Mówcie, Jezus Maria, za coś mało środku. Nie zrobił. Co? No nie! Jak ja tego nie lubię, to jest... Patrzcie, ile brakuje. Fuck. Na pewno to możemy sobie już tutaj podłączyć. Ładnie tu już chodzi. Teraz tutaj potrzebujemy jednego. Możemy sobie na pewno pod piąteczką. Ej, dobra, to jest masakra jakaś. Pyk. Dobra. Idealnie, idealnie, stary. Czyli to już nam tutaj ładnie działa, teraz muszę się tylko wrócić jeszcze po płytki, żeby czekaj, się... Czekaj, ja tu myślę i nie wiem na razie jak to zrobić, żeby to było dobrze. Chodź tu! Okej, dobra. Czekaj, sztabka stali, potrzebuję tutaj rudę żelaza puścić i węgiel. Przez chwilę dostaw węgla nie będzie jak coś, tak od razu ostrzegam. I teraz, tutaj idzie ruda żelaza. A mogę puścić już tutaj bezpośrednio. Aha. Co? Taśmociągo się zablokowałem. Musiałem go rozwalić i jeszcze raz puścić muszę. No, się bugułem czasami te rzeczy, więc... Żelazo idzie tutaj. To działa. Pickens, pickens. I tutaj muszę z tym węglem coś zrobić jeszcze. Mhm. Znowu gdzieś czegoś zabrakło? Po co mam węgiel na tym? Można od razu go do odlewni dawać i... Nie, węgiel mi się przyda, że zasilacie ma też, nie? Dobra. Dobra. I teraz... Tu jest git. Wow. W miarę. A, bo to jest ta odlewnia i co tutaj trzeba... Aha, tu się robi stal, tak? Dobra, widzę.
No power, ale to tutaj power sobie to... Ty! Rozdupcymy. Właśnie tak. Bałem się, że to wszystko siądzie. I tutaj trzeba nam rozdzielić też mowę. O, właśnie to. Dobra, ja wobec tego tutaj szybko idę kończyć robotę. Teraz stąd. Nasz mociąg pójdzie tutaj. Stąd pójdzie tutaj. I stąd pójdzie tutaj. Jak to teraz będzie działało? Węgiel powinien iść do przodu i też iść tutaj w prawo, więc... No, powinien. Dobra, jak tam... działa. Nice. Koniec końców udało się to zrobić, trochę fuszerka, ale... No, fuszerka. Kabel. Teraz muszę kabel puścić z tego generatora w sumie. Mykens. No, na chwilę kabel będzie... Tutaj jest ile? 4x4. I to idzie tutaj, 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 więc tutaj muszę słupa jednego postawić, energetycznego na pewno. I teraz... Ten kabel muszę odpiąć. Dobra. Proszę mi tutaj się połączyć. Wypiąć tutaj i z tego tutaj. Teraz stąd, trzeba puścić słupa. No tutaj kabel od razu puszczę, dobra, pyk. Dobra, widzę, że jakiś problem. Tak zrobić. Trochę fuszerka będzie, ale tutaj i tak więcej nic za bardzo chyba nie będzie na razie powstawało, więc... Będzie mogło tak być. Tutaj, niech to się połączy. Trochę. Dobrze! Łączysz się? Ładnie? Siu! Okej, dobra. Zrobione sylo tutaj też jest. Rozdzielone i rozdzielone, popodłączane, wszystko. Odlewnia, pa. Dobra, samo się, wszystko samo się napędza. O! Jakiś e-mail. Textblock. Co zgasło? No power. Czego no power, jak jest dobrze wpięte wszystko? Może za duże jakieś przeciążenie. No nie, jak to jest do tego generatora? Dlaczego on jest no connection? Może gdzieś ten przeleciały. Może ten generator zasila tylko te palarnie jakoś. Być może. O, no, znowu padło. Mówię, tutaj to pada. Dobra, więc tak. To musimy odpiąć, trzeba to naprawić jeszcze. Tą linię odpinamy. Siup. Jak ten generator działa dokładnie? Siup. Siup. On w ogóle nie daje prądu, jakby zauważ. Który? No ten generator nowy. Węgla? Węglowy? Jak nie daje prądu, co znaczy? No connection. Z czym nie, no connection? No zobacz, dobra. Idę sobie, już tutaj patrzę. No, gdzie ty, co? A no. Jak go podepnę do... A wiesz tutaj, że to nie jest podłączone, nie? Że to ten kabel przechodzi tylko przez niego? Masz tego świadomość? On nie jest podłączony, to jest, on jest z wotury, ten węglowy jest w ogóle nie podłączony do niczego, także trzeba nowy słup, nowy słup. Nie, bo on jest podłączony, tu z tyłu jest właśnie do, porobione, bo tu jest z tyłu porobione do tamtych. Działa teraz? Teraz powinno działać. Tak, teraz działa. No, no i wszystko, no trzeba jeden kabelek puścić jeszcze od tej linii, jakoś. No. No, będzie zrobić, czekaj. Gdzie, skąd? No z tej linii tutaj, co było podłączone, bo ja to odpiąłem. Czekaj, bo trzeba inaczej rozplanować całkiem teraz. A nie, to może iść tam. Tutaj jest podłączone, tu jest podłączone. Tu jest niepodłączone, czemu tu nie działa, o. Bo to idzie tam do tyłu, a to do tyłu odciąłem zasilanie z tego. A, tu jest. Z tym generatorem też jakoś podpiąć. No to tutaj jest, to jest podłączone tu. Jeszcze jeden słup trzeba tutaj postawić. Patrz, słup tutaj. I teraz. Mhm. To dziadostwo, trzeba stąd odpiąć. To podpiąć z tym słupem i z tego słupa puścić tutaj. Mhm. I teraz z tego słupa trzeba wpiąć pójść tam, do tego z tyłu. Tu jest, tu, to jest, tu, to jest ten. Tak, to ja rozepnę to. A nie, bo to musi być tutaj. Tak o! Zrobione? Czy nie? Tak, i teraz pełna moc, trzeba iść to odpalić wszystko. Ono pogasło, czekaj. Dobra, spróbuję tam włączyć. No power. Tu też jest no power, ten bar. Aha!
jest dom. Teraz! Jest dom. Działa! Patrz! A no to jeden kabel był zaplątany. Nie, musiałem pociągnąć dźwignię w dół. Teraz działa wszystko. Stary. O Jezu, były powłączane na. No. Dobra, tutaj dobra. To działa. Wszystko działa już. Zobaczyć, czy działa. 68 działa. Odlewnia produkuje stal, więc teraz możemy tutaj pociągnąć stąd do magazynu. To muszę jakoś puścić. No można, tutaj to zrobimy w następnym odcinku, bo dzisiaj jesteśmy już na robocie ponad 30 godzin. Tak jest. Więc moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie. Linki macie w opisach. Trzymajcie się, do następnego. Na razie. Cześć. Hejka!